Jest piątek, 9 dzień marca. Serdecznie zapraszamy na najnowsze wydanie krośnieńskich wydarzeń. Dzisiaj w programie opowiemy o burmistrzu Marku Cebuli, który otrzymał Orła Wprost dla najlepszego samorządowca roku. Wyróżnienie to tak naprawdę również zobowiązanie, które składam tutaj naszym mieszkańcom, że będę pracował jeszcze ciężej. Przybliżymy ideę uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gminy Krosno-Odrzańskie. Im więcej surowców, a mniej odpadów mieszanych, tym tańszy system, tym również płacimy mniej. Oraz zaprosimy wszystkie panie do metamorfozy z ikrą. Oferta dla pań, które ukończyły 18 rok życia bez ograniczeń wiekowych, które pod okiem profesjonalnej dietetyczki, trenerki oraz kosmetolog będą mogły przejść metamorfozę. Dzisiaj imieniny obchodzą Dominik, Franciszka i Katarzyna. Solenizantom życzymy spełnienia marzeń, a wszystkich Państwa zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia. Marek Cebula, burmistrz Krosno-Odrzańskiego, samorządowcem roku według tygodnika Wprost. To oczywiście miłe wyróżnienie, ale ono podkreśla, że praca całego zgranego zespołu może zakończyć się sukcesem. Dzisiaj wspominałem o tym, odbierając tego orła sukcesu, który jest po części osobisty, a tak naprawdę jest to orzeł dla całego zespołu, który pracuje w gminie Krosno-Odrzańskie, bezpośrednich współpracowników i tych, którzy pracują w Urzędzie Miasta w Krośnie-Odrzańskim, w jednostkach podległych, ale też i sprawują mandaty radnych Rady Miejskiej i mieszkańców, którzy zaufali temu, że zmiana w samorządzie gminy Krosno-Odrzańskie może być elementem, czy może pierwszym krokiem do dzisiejszego sukcesu. Orły Wprost są przyznawane od 2016 roku. W tym roku po raz pierwszy wylądowały w województwie lubuskim. Nagradzamy tych samorządowców, gdzie widzimy i widać to, że wiele się dzieje, że się zmienia. Pan burmistrz kieruje miastem od 2010 roku, no i sporo się w nim dzieje. Ostatnia inwestycja, dość spektakularna, która będzie realizowana. Osobiście uważam, że jest to przełomowy moment dla Krosna, nowe przedsięwzięcie tej skali, a niełatwo jest takie przedsięwzięcia pozyskiwać. Naprawdę sądzę, że w tej nowej historii Krosna, czasu transformacji, to jest no może nawet nieomal kamień milowy. Trudno przecenić to przedsięwzięcie. Marek Cebula to samorządowiec z ogromnym doświadczeniem. Jako jedyny z regionu lubuskiego otrzymał to prestiżowe wyróżnienie. Co do tego nie miałam żadnych wątpliwości, że Marek Cebula jest orłem. Należy na pewno do liderów, nie tylko samorządowych. Jest pracowity, przedsiębiorczy. Indywidualność na pewno zasługuje na ten tytuł w związku ze swoją pracą, jaką wkłada w samorząd nie tylko w Krośnie, ale również dla regionu lubuskiego. Współpracujemy przecież z Krosnem, to tam też realizowaliśmy wspólnie wiele bardzo ważnych projektów. Myślę, że Krosno też przeszło ten taki swój punkt krytyczny i dzięki temu, że ma takiego burmistrza, złapało oddech i rozwija się. Cieszymy się bardzo, że działania, które prowadzone są od kilku lat, są również dostrzegane przez media, przez instytucje, które patrzą na nas z boku i oceniają pewne działania. Konsekwentnie realizujemy pewną strategię, którą założyliśmy w roku 2010, roku 2011, krok po kroku realizując pewne cele i jak widać po pozyskaniu olbrzymiego inwestora sukcesy powoli zaczynają przychodzić. Miejmy nadzieję, że dla mieszkańców Krosna, dla społeczności samorządu krośnieńskiego będą to naprawdę wspaniałe najbliższe lata. Marek Cebula odbierał Orła Wprost przy sali pełnej lubuskich przedsiębiorców i samorządowców. Bardzo się cieszę, bo to jest jeden z najlepszych samorządowców w województwie lubuskim i to mówię naprawdę szczerze. Współpracujemy zresztą w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego, gdzie Marek jest moim zastępcą i nie ukrywam, że jest naprawdę świetny i jest bardzo aktywny i bez niego bym sobie nie poradził. Także to pokazuje, że to są ludzie w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Także gratuluję Markowi, bo rzeczywiście Krosno odbiło się, nie chcę powiedzieć od dna, ale gdzieś tam wyszło z cienia i w tej chwili rzeczywiście się dynamicznie rozwija, a Markowi naprawdę to się należało. Nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Tak naprawdę to mam cały czas duży sentyment do Krosno-Odrzańskiego i widać, że praca, która była wykonywana od kilku lat, przynosi teraz sukcesy. Fantastyczne jest to, że Marek Cebula i jego zespół nie spoczywają na laurach, cały czas
pokonują kolejne bariery, kiedy wydaje mi się, że dochodzą do ściany, oni po prostu tą ścianę przebijają. Słów uznania nie szczędzili również burmistrzowi Cebuli polityczni przeciwnicy. Fajna sprawa, udało się w Krośnie Odrzańskim, udało się mu rozkręcić strefę, która przecież bardzo długo stała. Strefa, która nie leży, jak sam burmistrz powiedział, koło S3, bo jest kawałek drogi. Co prawda jest przy drodze krajowej. Krosno Odrzańskie oczywiście ma jeszcze wiele, wiele spraw do załatwienia, ale jak się udaje w takiej sytuacji przekonać do siebie przedsiębiorców, to wydaje mi się, że ta skuteczność władzy w tym momencie trzeba ocenić bardzo pozytywnie i z tego się bardzo cieszę. Gratuluję burmistrzowi podwójnie, bo wydawało się często, że Krosno Odrzańskie jest tak trochę narażone na taki pewien stygmat, tak, że coś się nie da i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że się to udaje z miejsca wyciągnąć, dobrze, że to idzie do przodu. Ja również mu to w tym gratuluję. Gala Orłów wprost należała do Krosna Odrzańskiego. Nagrodę dla najlepszego przedsiębiorcy odebrał Marcin Janicki z firmy Next Step Investments. Firma ta jest nabywcą gruntów inwestycyjnych w Krośnie Odrzańskim. Wydaje mi się, że te nasze nagrody, wyszczególnienie i pana burmistrza i moje, jest mocno powiązane z tym projektem, z tym, co się udało zrobić w Krośnie, bo jest to największej skali projekt w województwie lubuskim. Mi się wydaje, że to jest pierwszy etap, większa część strefy zostanie zabudowana, natomiast mamy plany co do pozostałych gruntów w Krośnie. Chcemy za jednym zamachem być inwestorem i strategicznym, i całościowym w tej miejscowości. Nagrody dla burmistrza Cebuli oraz Marcina Janickiego nie są przypadkowe. Kapituła doceniła bowiem dobry klimat do inwestowania, który panuje w Krośnie Odrzańskim. Trzeba rzeczywiście wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, ale też i ci przedsiębiorcy szukają takich miejsc, gdzie z różnych powodów mogą zainwestować, ale też jest szalenie ważne, aby napotkali po stronie władz kogoś, kto jest w stanie zrozumieć ich potrzeby i pomóc załatwić problemy, tak, po to, aby nowe rzeczy mogły być realizowane. Myślę, że mieszkańcy Krosna odczują te zmiany. Podobne spostrzeżenia ma Marcin Janicki, dlatego, jak przyznaje, inwestuje w Krośnie Odrzańskim. Cały urząd, łącznie z panem burmistrzem, ale to zawsze się mówi, że przykład idzie z góry. Faktycznie wszyscy byli bardzo oddani podczas tej, i to nie tylko sam gmina, to byli też urzędnicy z ksiąg wieczystych, to byli ludzie ze starostwa. Naprawdę tylko dlatego udało nam się w tak krótkim czasie, od momentu zakupu gruntu do rozpoczęcia inwestycji, to zrealizować. Mi się wydaje, że całe to środowisko, nie tylko powiązane z panem burmistrzem znacznie, ale też pozostali urzędnicy są zarażeni tym i Krosno ma szansę zrobić powtórkę z rozrywki po Nowej Soli. Orzeł, który trafił w ręce tego przedsiębiorcy, jest również nagrodą dla Krosna Odrzańskiego. Ta inwestycja tworzy kilkaset miejsc pracy, które nie powstały w Krośnie Odrzańskim od czasów budowy zakładu płyt pliśniowych, czyli poprzednie stulecie, poprzedni system, w którym żyliśmy i funkcjonowaliśmy, a to się dzisiaj dzieje na naszych oczach, czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami wielkiej historii Krosna Odrzańskiego. Na gali był także obecny Hubert Michalak, prezes zarządu firmy Hillwood, firmy, która stawia w Krośnie Odrzańskim jedną z największych hal w województwie lubuskim. Prace pomimo mrozów postępują zgodnie z harmonogramem. Planujemy zakończenie budowy w sierpniu tego roku. Budujemy obiekt magazynowy o powierzchni ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych, przeznaczony do obsługi klientów z szeroko pojętej branży handlu internetowego. I na razie tylko tyle mogę powiedzieć. Na pewno w tym obiekcie znajdzie zatrudnienie wiele, wiele osób. Liczymy na mieszkańców Krosna Odrzańskiego przede wszystkim. Wierzymy, że warunki zatrudnienia, także te finansowe, będą na tyle atrakcyjne, że zatrzymamy te osoby tutaj i wspólnie będziemy budować trochę lepszy świat i bardziej komfortowy. Orły wprost są przyznawane dla najważniejszych samorządowców i najlepszych przedsiębiorców w każdym województwie. Rok 2018 upłynie w gminie Krosno Odrzańskie pod znakiem porządkowania gospodarki odpadami. Pierwszy element tej proekologicznej układanki ruszył 1 lutego. Tego dnia krośnieńskie przedsiębiorstwo wodociągowo-komunalne zajęło się wywozem śmieci. Kolejnym elementem jest walka z nielegalnymi wysypiskami i przede wszystkim z osobami, które są za to odpowiedzialne.
Celem, jakie postawiły sobie krośnieńskie władze oraz KPWK, decydując się na wprowadzenie w życie rewolucji śmieciowej, jest także większy odzysk surowców wtórnych, czyli postawienie na segregację z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczynamy w gminie Krosno-Odrzańskie może nie tyle rewolucję, ile wtłaczanie normalnych nawyków zachowywania się w odniesieniu do naszej Matki Ziemi. Bo to jest element gospodarowania naszą ziemią, element ochrony ziemi. Jednym z elementów tego planu jest także uświadomienie mieszkańcom, że na surowcach można zarobić. Jeżeli chcemy, dbając o środowisko, o naszą Matkę Ziemię i dbając o własną kieszeń, chcemy jak najmniej płacić, tyle ile jest to niezbędne, ale to niezbędne minimum, to musimy zwiększyć to, co deklarowaliśmy, selektywną zbiórkę. Zwiększajmy zbiórkę surowca, który wraca do obiegu, a zmniejszajmy ilość odpadów resztkowych, za które płacimy w tym systemie. Jeszcze raz, im więcej surowców, a mniej odpadów zmieszanych, tym tańszy system, tym również płacimy mniej. Dbamy o środowisko, dbamy o Matkę Ziemię i dbamy o własną kieszeń. Kolejna część większego planu to rewitalizacja terenów przyportowych, czyli budowa kompleksu obiektów, w skład którego będą wchodzić oczyszczalnia ścieków, farma fotowoltaiczna oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Te trzy instalacje mają być połączone ścieżką edukacyjną, która pozwoli dzieciom, która pozwoli mieszkańcom, która pozwoli generalnie osobom, które odwiedzają te instalacje, zobaczyć, w jaki sposób gmina Krosno-Odrzańskie, korzystając z najnowszych technologii i rozporządzeń, które obowiązują w naszym kraju, dba o środowisko. Na terenie PSZOK-u ma się znajdować m.in. zewnętrzna i wewnętrzna salka szkoleniowa. Mają tam się odbywać zajęcia dla dzieci, mają dokładnie poznać zasady segregacji i w jaki sposób powinny się zachowywać i jak powinny funkcjonować, żeby generalnie w naszej gminie środowisko naturalne było coraz czystsze. Nowy PSZOK miałby powstać przy ulicy Wiejskiej. Warunkiem jest jednak otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy bezpłatnie mogą dostarczyć wszystkie odpady, które powstają w naszych gospodarstwach, a nie są stricte takimi odpadami codziennego, nazwijmy to, wytworzenia. Do Urzędu Miasta wpłynęła petycja, w której mieszkańcy wyrażają sprzeciw przeciwko budowie PSZOK-u w tym miejscu. Dlaczego nie chcą, aby powstał właśnie tutaj? Obawiamy się, że po prostu nie będzie ona spełniała wszystkich wymogów, o jakich się mówi, i na pewno pogorszy się tutaj po prostu nasze życie. Spadnie wartość tutaj naszych budynków. Podczas spotkania z mieszkańcami dowiedzieliśmy się także, że PSZOK będzie psuł im widok. Każda z nas chce być piękna. Wizyty w salonie fryzjerskim czy kosmetycznym, ciężkie treningi na siłowni to codzienność wielu kobiet. Jest jednak sporo pań, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiedzą od czego zacząć. Pomocną dłoń wyciągają więc organizatorzy rybobrania. W tym roku rybobranie to nie tylko sama impreza nad rzeką, ale również pakiet wydarzeń, który angażuje naszych sponsorów i osoby wspierające nas. I stąd zrodziła się idea Metamorfozy z Ikrą, oferta dla pań, które ukończyły 18 rok życia bez ograniczeń wiekowych. Wszystkie chyba lubimy oglądać telewizyjne programy, w których panie pod okiem mistrzyń zmieniają się nie do poznania, przekształcają się z brzydkiego kaczątka w piękne łabędzie. Mamy też taką ofertę dla mieszkanek Krosna. Akcja jest właściwie nie tylko Krosna, tylko całej gminy Krosno-Odrzańskie. Akcja jest bezpłatna. Dwie panie, które zostaną wybrane pod okiem dietetyczki i trenera personalnego oraz dyplomowanej kosmetolog, przejdą szereg zabiegów, które odmienią ich życie. Aby jednak wziąć udział w metamorfozie, do niedzieli do 11 marca trzeba wysłać zgłoszenie znajdujące się na stronie internetowej rybobrania i czekać na informację od organizatorów. Ja się będę kierowała przede wszystkim chęcią zmiany. Wybiorę osobę, która podejmie się trudnych treningów, bo będą trudne, tak, nie ukrywam. Przynajmniej dwa razy w tygodniu wykorzystamy obiekty znajdujące się na terenie Krosna Odrzańskiego. I głównym wyborem będzie przede wszystkim zmiana swojego stylu życia. Każda z osób w komisji będzie się kierowała swoimi kryteriami. Dla pani Sylwii najważniejsze będzie, aby dzięki zabiegom przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu jak najbardziej pomóc uczestniczkom. Albo w usuwaniu przebarwień, w likwidacji blizn potrądzikowych lub
pomoc w usuwaniu zmarszczek. Bardzo ważne jest także, aby uczestniczki metamorfozy z ikrą nie bały się wystąpień publicznych. Będziemy tylko chcieli uświadomić takim kandydatkom, że elementem tej akcji jest również później zaprezentowanie się i na scenie rybobraniowej i kontakt z mediami, więc na pewno chcielibyśmy, aby były to odważne osoby, które nie będą bały się występować czy przed kamerą, czy kontaktu z innym człowiekiem. Gdy już odpowiednie kandydatki zostaną wybrane, czeka je dużo pracy. Będziemy pracowały ogólnorozwojowo, tak? Będzie to trening siłowy, trening biegowy, trening z ketlami, trening wytrzymałościowy, więc naprawdę będzie urozmaicone. Będą to ścieżki rowerowe, ścieżki biegowe, kręgielnia, squash, ale również i siłownia. Na szczęście jest także przewidziana chwila wytchnienia w salonie kosmetycznym. Zabiegi z medycyny estetycznej, w zależności od potrzeb skóry, czy to będzie głębokie nawilżenie, jeżeli sucha będzie skóra, czy pomoc w usuwaniu zmarszczek. Zobaczymy, wszystko się okaże w trakcie, jak wybierzemy kandydatki. To wszystko brzmi bardzo zachęcająco, ale to nie koniec metamorfozowych niespodzianek. Przez cały czas trwania metamorfozy wybrana osoba będzie pod moją kontrolą, pod moją opieką dietetyka, będzie musiała się stosować do wyznaczonych zaleceń żywieniowych, będzie miała przygotowany jadłospis przez cały okres trwania, aż do momentu finału, czyli dni cross na 9-10 czerwca. Dopełnieniem metamorfozy z ikrą będzie zmiana wizerunku uczestniczek. Na pewno włączymy do tego makijaż permanentny, żeby dana kobieta wyglądała pięknie na co dzień, już przez wiele lat, nie musiała dbać o kształt brwi czy kolor ust, ale na sam koniec, oczywiście już uwieńczeniem tego wszystkiego, będzie zmiana wizerunku i tutaj ja jako wizażystka wykonam makijaż profesjonalny, dobiorę do danej pory roku odpowiedni makijaż, jak i fryzjerka zmieni wizerunek na koniec naszej kandydatki. Idea metamorfozy z ikrą jest prosta. Nie trzeba wyjeżdżać z gminy Krosno-Odrzańskie, aby zmienić swoje życie. Na miejscu jest bowiem wielu specjalistów, którzy w tym pomogą. Pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli doręczanie decyzji ustalających podatek na rok 2018. Termin płatności pierwszej raty wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jednocześnie informujemy, że w roku podatkowym 2018 decyzje wydawane przez burmistrza Krosno-Odrzańskiego w sprawie ustalenia wymiaru zobowiązań podatkowych są sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk faksymile podpisu z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania. W przypadku podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości decyzję otrzyma każdy ze współwłaścicieli. Przypominamy także wszystkim użytkownikom wieczystym o obowiązku uiszczenia opłaty rocznej, którą należy wnosić bez odrębnego wezwania do 3 kwietnia 2018 roku. Gminny konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom za nami. Do etapu powiatowego przeszły Nikola Cieśla oraz Julia Winiarska, które będą reprezentowały gminę Krosno-Odrzańskie w części skierowanej do szkół gimnazjalnych. Przygotowywałam się długo, nie spodziewałam się, że przejdę do następnego etapu, ale cieszę się z tego, ponieważ daje mi to dużą radość. Po raz pierwszy, żeby się od razu dostać, no to jest wielki zaszczyt. Gminę Krosno-Odrzańskie w powiatowej części turnieju skierowanej do szkół podstawowych będą reprezentowały Milena Adamowicz i Martyna Konarska. Ich awans można podsumować krótko, do 3 razy sztuka. Tegoroczne zmagania nie były bowiem ich pierwszymi. Jestem w szoku cały czas. Cieszysz się? Bardzo. Bardzo się cieszę, nie wierzyłam w to, że przejdę dalej i dalej to troszeczkę do mnie nie dociera. Na początku pierwsze zdenerwowanie. No przyznam, że wątpiłam w siebie, ale no trochę mi się jednak udało. W gminnym turnieju wiedzy pożarniczej w szranki stanęli uczniowie z 3 szkół, Krośnieńskiej, Jedynki oraz Trójki oraz ze szkoły w Radnicy. Przygotowałam się do tego testu poprzez internet oraz dostałam materiały szkoleniowe od nauczyciela, który mnie przygotowywał. Czyli tak jak wszyscy uczestnicy, uczniowie poświęcili bardzo dużo czasu na przygotowania, pytania do łatwych bowiem nie należały, dodatkowo najpierw musieli zmierzyć się z częścią pisemną, a następnie ustną. Dostałam 4 pytania, tak się denerwowałam bardzo,
ale dobrze mi poszło pomimo tego. Pytania ustne były trudne. Na dwa odpowiedziałem, a na dwa chyba nie. Miałam wymienić trzy rodzaje drabin. Co ile jest przegląd sprzętu gaśniczego w budynkach. Miałam również taką, nie wiem jak to się nazywa, miałam taki przedmiot, który miałam określić, co to jest. I no, było całkiem ciężko, myślę, ale się udało. Poznanie odpowiedzi na te pytanie to ciężka praca uczniów, a taka wiedza jest bardzo potrzebna. Przede wszystkim bezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich i myślę, że jak od najmłodszych lat uczymy się tego, jak bezpiecznie się zachowywać, jak postępować z pewnymi substancjami, czy jak używać sprzętu pożarniczego, przynajmniej tego podstawowego, to jest to wiedza, której nigdy za wiele. Wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Głęboko zakorzenione tradycje, zwłaszcza jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne. 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej i na tych konkursach często spotykam już następne pokolenie, które jest pokoleniem strażaków, czy może dziećmi strażaków ochotników, ale też tych, którzy pracują w Państwowej Straży Pożarnej. Turniej wiedzy pożarniczej jest organizowany co roku. Jak zwykle bardzo ciężka praca dla dzieci, dla wychowawców, ponieważ jest to bardzo trudny i ciężki konkurs wiedzy pożarniczej. Naprawdę trzeba się wykazać bardzo dużą wiedzą, bardzo dużą znajomością wszystkiego i zasad bezpieczeństwa, i profilaktyki, i sprzętu, i w ogóle wszystkiego, co jest związane z PSP i z OSP. Celem turnieju jest przede wszystkim propagowanie bezpiecznych zachowań oraz promocja przepisów pożarowych, historii, tradycji czy sprzętu straży pożarnej. Bardzo dużo z tych uczestników pozostaje w jednostkach OSP. Jest to również profilaktyka związana z tym, że no, pozyskują tą wiedzę, przekazują tą wiedzę dalej z ochroną środowiska, z ochroną przeciwpożarową, jak również z bezpieczeństwem, udzielaniem pierwszej pomocy społecznej. To jest w ogóle wszystko, co jest w przyszłości procentuje dla społeczeństwa, dla nich samych. Powiatowe eliminacje turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom odbędą się 23 marca. Krośnieńscy policjanci zorganizowali debatę społeczną na temat bezpieczeństwa. Przede wszystkim chcieliśmy dotrzeć do społeczeństwa, że musimy poprawić to bezpieczeństwo także pieszych i kierowców, a zwłaszcza w ciągach komunikacyjnych, tam gdzie doszło najwięcej wypadków drogowych. Debata pomoże nam też rozwiązać oczekiwania społeczeństwa co do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców na terenie powiatu czy miasta krasnodrzańskiego. Debata na temat bezpieczeństwa odbyła się po raz pierwszy. Debata udana. Powinno się odbywać takich debat więcej. No i przede wszystkim jeden wniosek z tej debaty. Wszystkie ręce na pokład i wszyscy staramy się o to, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drodze krajowej numer 29. Impulsem do zorganizowania debaty były bowiem ostatnie wypadki, które miały miejsce właśnie na drodze krajowej numer 29. Droga jest niebezpieczna, jest za dużo samochodów i po prostu duża liczba pieszych i to się wszystko kumuluje i są te nieszczęścia, jakie są. No trzeba ich uniknąć i trzeba coś robić po prostu wszelkimi możliwościami, żeby nie było takich tragedii. Po debacie pojawiły się już pierwsze wnioski, co należy zrobić, aby było bezpieczniej. Żeby było lepiej, przede wszystkim musimy ograniczyć za pomocą środków technicznych prędkość pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych, poprawić stan bezpieczeństwa przejść dla pieszych, a także doprowadzić do tego, aby te przejścia dla pieszych, które są na terenie krasnodrzańskiego, były doświetlone i bardziej widoczne dla uczestników ruchu drogowego. Przypomnijmy, że drogą krajową numer 29, która przebiega przez Krosno-Odrzańskie, zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to w jej gestii pozostaje zarówno oznakowanie, jak i odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych. Funkcjonariusze z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu oraz magazyn, w którym było przechowywanych ponad 500 000 papierosów bez polskich znaków akcyzowych. Część tych papierosów pochodziła z przemytu za wschodniej granicy, część stanowiła podróbki znanych tytoniowych marek oraz zabezpieczyli także na poczet prowadzonego postępowania przygotowawczego ponad 300 kg krajenki tytoniowej. Wartość zatrzymanych przez nas towarów to wynosi prawie 600 000 zł. Gdyby ten towar trafił na rynek, Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków straciłby prawie 1 000 000 zł. Wszystkim zatrzymanym grozi kara grzywny oraz pozbawienia wolności do lat 3.
Jeszcze tylko 4 miesiące i takie zwolnienia lekarskie odejdą do lamusa. Od 1 lipca lekarze będą bowiem wystawiali L4 na komputerach i drogą elektroniczną będą wysyłać je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby zapoznać z nowym systemem, zarówno lekarze, jak i płatników składek są organizowane szkolenia. Na takich szkoleniach lekarze będą mogli się dowiedzieć, jak takie e-zwolnienie lekarskie wystawić, co z nim zrobić, jakie dane potrzebują, czym jest ten elektroniczny certyfikat, który jest niezbędny do podpisania takiego zwolnienia. Dowiedzą się także, jakie korzyści wynikają z wprowadzenia e-zwolnień, jakie korzyści także wynikają i dla pracodawców oraz dla pracowników. Szkolenia z elektronicznych zwolnień lekarskich są organizowane w Krośnieńskim Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych już od kilku miesięcy. Okaże się w praniu, jak to się mówi potocznie. Jak wejdzie w życie, zobaczymy, czy to zdaje egzamin, czy nie, czy się pogubimy, czy nie pogubimy. Wyjdzie w praniu. Na razie jesteśmy pogubione. Dlatego, jak przyznają uczestnicy szkolenia, takie spotkania są potrzebne. Jeżeli jednak płatnikowi składek czy lekarzowi nie pasuje termin, nic straconego. Można się do nas zwrócić. My takie szkolenie bezpośrednio dla naszych klientów stworzymy w dogodnym terminie o dogodnej godzinie, także serdecznie zapraszamy. Od 1 lipca wszyscy lekarze będą mieli obowiązek przesyłania zwolnień lekarskich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną. Największe mrozy już za nami. Nadchodzący tydzień upłynie pod znakiem prawie wiosennych temperatur. Sobota jeszcze przywita nas deszczem, aby niedziela zaprosiła na wspaniały wiosenny spacer. Nie dość, że będzie do tego zachęcało słońce, to jeszcze temperatura, która będzie wynosiła w najcieplejszym momencie dnia aż 16 stopni Celsjusza. Od poniedziałku lekki spadek temperatur, ale od środy ponownie kilkanaście kresek powyżej zera zagości na naszych termometrach.